Czy wy widzicie, co ja tutaj mam? Ogólnie zanim zaczniemy, od razu was uprzedzam, że będę mówić trochę przez nos. Dzisiaj wyjątkowo mocno męczy mi alergia, więc jest totalnie zapchany. Także musicie mi wybaczyć, jeżeli nie będę brzmieć najlepiej. Ale przechodzimy do tego, co jest tutaj. E, w ogóle na opakowaniu jest napisane, czy to jest prawdziwe, czy to jest, wiecie, nieprawdziwe. Unreal. E, to jest nowość od Charlotte Tilbury. Proszę bardzo, to jest podpisane, więc wiadomo, że jestem bardzo mocno podekscytowany. Jak otworzyłem ten PR dzisiaj rano, to stwierdziłem, że... Ups, chyba ktoś zapomniał wsadzić mi zawartość do środka, ale to jest magiczna pudełko, bo po przekręceniu tego Wichajstra dopiero ukazuje się nam produkt. Mam dwa odcinki nowego tintu i dzisiaj będziemy je testować. Pokażę Wam, może najpierw, zbliżenie na produkt i przejdziemy sobie przez jego opis, a później Wam powiem, dlaczego tego produktu trochę się boję. No więc, w moich rękach mam Unreal Skin Sheer Glow. Tint od Charlotte Tilbury. Dostępny jest w 20 odcieniach i kosztuje 195 zł. W opakowaniu macie 9 gramów produktu. No i Marka mówi, że jest to podkład w sztyfcie z lekkim kryciem, które można stopniować, aby uzyskać efekt promiennej skóry z optycznie wygładzającym ultranaturalnym wykończeniem. Zawiera kwas kwasylonowy odżywczy olej z nasion białej rzotkwi i witaminę E, dzięki czemu utrzymuje skórę nawilżoną aż do 24 godzin oraz poprawia wygląd skóry natychmiastowo i długo falowo. Ten nawilżający podkład w sztyfcie zapewnia prawdziwy blask. Natychmiastowo po aplikacji skóra ma być nawilżona, jędrniejsza, gładsza, wypełniona i tutaj jest napisane, że skóra wydaje się być aż do 32 razy gładsza, więc nie wiem jak bardzo moja skóra będzie gładka po tym produkcie, bo jest gładka z natury, także powinienem wyglądać jak kartka papieru. Natomiast po 6 tygodniach skóra będzie o 100% gładsza, Okay. Skóra jest 13% jędrniejsza i zmarszczki spłucone są o 38%. Także obietnice są dość mocne. Czy w nie wierzę? No, powiem wam, że tak średnio. No, tak średnio bym powiedział. Myślę, że nawet takie najmocniejsze retinole, tretinoiny i tak dalej nie są w stanie zapewnić takich spektakularnych efektów jeszcze dodatkowo tak szybko. Ale może jestem sceptyczny po prostu i może to faktycznie jest tak bardzo magiczne. Natomiast, natomiast, dlaczego się tego boję? Boję się tego, bo uważam, że to na mojej skórze się nie sprawdzi po prostu. To jest mega, mega rozświetlający produkt. Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy pokazywany na modelce, w ogóle swoją drogą, pokażę Wam też od razu słocze produktu, bo mam odcień drugi i trzeci. Drugi wydaje się, że będzie pasować idealnie do mojego odcienia skóry, a trójką będę mógł się lekko opalać. Więc skoro słoczy mamy już też za sobą, widzieliście właśnie, że te słocze są naprawdę bardzo, bardzo świetliste. Produkt nie wygląda na za bardzo kryjący. Natomiast jak zobaczyłem właśnie, jak Charlotte na Instagramie u siebie zaczęła pokazywać przed i po tego kosmetyku, to stwierdziłem, że efekt wygląda łudząco podobnie do tego, jak wygląda Hollywood Flawless Filter na twarzach właśnie nałożony solo. Na twarzach modelek, zresztą na mojej twarzy też. No i w mojej głowie pojawiło się takie założenie, że ten nowy tint to jest tak naprawdę po prostu. Hollywood Flawless Filter w sztywcie. I oglądając później recenzję u innych osób, bo byłem bardzo podekscytowany na ten produkt. Więc już sobie zaglądałem do tego, co inni mówili. Mega dużo osób pomyślało dokładnie to samo, więc nie jestem w tym jedyny. Więc może sobie sprawdźmy od razu, bo ja mam tutaj odcień. O, mam czwórkę! Przepraszam bardzo, ja myślałem, że mam dwójkę i trójkę, a ja mam jednak czwórkę tutaj. To nic nie szkodzi, bo myślałem, że mam jakby trójkę i porównam sobie trójkę, bo mam miniaturkę też trójki Hollywood Flores Filtera, że sobie zrobimy porównanie tego, jak one wyglądają. Ale tak czy siak możemy sobie sprawdzić różnice, czy podobieństwo właściwie powinienem powiedzieć, między glow tego produktu, więc tak czy siak sobie dam trochę. W sumie są dość podobne pod kątem intensywności. Bardziej tutaj powinienem sobie to. Nałożyć, żebyście lepiej widzieli. No i może sobie jeszcze roztrzyjmy to wszystko. No i wygląda to w ten sposób. Powiedziałbym, że jest bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Także taki test słoczowy też powiedziałbym, że potwierdza to, że to są mega zbliżone do siebie w wykończeniu na twarze produkty. Chociaż pełnowymiarowe opakowanie Hollywood Flores Filter jest chyba za 200. Tak, do 215 zł, więc jest troszkę drożej. No ale wracając do Hollywood Flores Filter, dla mnie to jest przepiękny rozświetlacz płynny. Ja wiem, że można tego używać na cztery sposoby. Jako rozświetlacz, właśnie jako bazę rozświetlającą do zmieszania z podkładem, jako właśnie taki produkt dodający glow do waszego ulubionego podkładu, lub właśnie solo jakiego, taki, jako takiego tintu. Natomiast dla mnie tego typu rozświetlające produkty są trochę za mocne. Ja się jak widzicie świecę z natury sam dość mocno, więc przeważnie tego typu kosmetyki wykorzystuję tylko na bokach twarzy, jako dodatkowego glow, a środek zazwyczaj wolę w macie. No, dlatego. W codziennym użytkowaniu tego sztyftu Podejrzewam, że używałbym go dokładnie tak samo Jak e, Hollywood Flawless Filter Czyli, że na boki twarzy Natomiast dzisiaj, skoro jest to tint Zrobimy tak, jak Charlotte poleca i tak, jak docelowo powinno to wyglądać, z tym, że no, tak jak mówię, obawiam się, że to może na mnie trwałościowo nie wytrzymać i że może to mnie do siebie do końca nie przekonywać, ale zobaczymy. Tak więc, pójdę w dwójkę, bo dwójka będzie moim odcieniem um, skórnym, a później wykończymy sobie twarz. Tak, Postarałem się wybrać jak najwięcej produktów z Charlotte, więc zrobimy sobie taki prawie, że full face od Charlotte. Dobra, zróbmy sobie pierwsze... Pierwsze słajpy. Na razie pójdziemy z taką ilością. Na stronie jest napisane, żeby użyć albo palców, u i rozciera się bardzo szybko, więc albo użyć palców, albo jej pędzelka. I ja mam i to i to. Palce chyba każdy ma, ale mam też jej pędzelek, więc a sobie z drugiej strony użyję tego, tego pędzla. Ok, wygląda na razie. Myślałem, że będzie bardziej metalicznie. Jestem tutaj w bardzo mocnym świetle. I myślałem, że będzie dużo bardziej metalicznie niż jest. A właściwie jest całkiem, całkiem. Zobaczmy jak to będzie wyglądać na nosie. Okej, okay. w sumie nie jest źle. Wiecie co, bałem się, że będę wyglądać jak taki metal, blaszany, blaszak. Jak będę wyglądać bardzo metalicznie. A uważam, że w sumie... Nie jestem dużo mocniej świetlisty niż właśnie moja skóra, z, moja skóra z natury. Lubi się świecić. Na pewno do tego produktu, dlatego że jest to lekko kryjący tint, myślę, że warto będzie sobie e, mieć jeszcze korektor. No, pod oczy wiadomo, że sobie nałożę korektor, ale na jakieś pojedyncze zaczerwienienia czy niedoskonałości, e, właśnie warto będzie sobie jeszcze tego krycia trochę uzupełnić korektorem. Ale ogólnie. Nie wiem, mam wrażenie, że jednak może trochę mniej się świecę w tym produkcie niż w e, Hollywood Flores Filter, bo tamtego glow jest dla mnie za dużo, a to jest właściwie całkiem ładne. Okej, okay, dobra. Byłem naprawdę sceptycznie nastawiony i myślałem, że mi się to nie spodoba od samego początku i że będę musiał to ratować innymi kosmetykami, ale uważam, że wcale nie jest źle. I to była też moja myśl. Myślałem, że będziemy mieć kolejny beznadziejny produkt w sztywcie wśród nowości. Bo jeżeli oglądaliście recenzję Anastazji, najgorszy produkt w sztyfcie, jaki kiedykolwiek miałem. Żałuję tych 200 paru złotych, na, 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 które wydałem na tamten kosmetyk. Tutaj, pomimo że oczywiście nie wydałem tych pieniędzy, bo dostałem to w piarze za co bardzo dziękuję swoją drogą, ale e, tutaj nie byłbym na to zły. Swoją drogą rozprowadzam teraz e, ten. Podkład z drugiej strony pędzelkiem. Ja mam miniaturowy ten pędzel, ale jakby ta część samych włosków jest dokładnie taka sama jak w pełnowymiarowym pędzlu, więc robię to, co Charlotte zaleca. Bardzo w ogóle ładnie się rozciera szybko. Co prawda wciąż się obawiam, że kwestia trwałości tego produktu na mnie może być... Um, no wiecie, może być z tym problem, ale przynajmniej w trakcie aplikacji przepięknie się rozciera i daje naprawdę bardzo ładny efekt, w odróżnieniu właśnie od, od tej Anastazji, która wreszcie w sensie w trakcie już aplikowania wyglądała fatalnie, nie chciała w skórę się w ogóle wtopić, ani z palcem, ani z pędzlem. Wezmę sobie bliższe lusterko, żeby zobaczyć jak to wygląda z bliska. Dobra, z bliska wyglądam troszkę bardziej metalicznie. Widzę taką mini, minimalną ilość drobinek, ale jest jakby produkt rozłożony bardzo ładnie, bez żadnych smug, wtopiony w skórę. Także przynajmniej... Pod kątem aplikacyjnym działa to przepięknie. Oczuję, że mi tutaj pryszcz się rodzi, bo teraz jak dotknąłem pędzlem, to czuję, że coś tam pod skórą już siedzi. Więc mam nadzieję, że wieczorem, bo dzisiaj sobie sprawdzimy trwałość tego produktu, więc pokażę Wam się wieczorem. Mam nadzieję, że wieczorem jeszcze nie będę miał kosmity na czole, ale zobaczymy. Tutaj z pędzlem, mam wrażenie, że krycie jest troszkę większe, bo przy nosie mam bardziej zakryte zaczerwienienia niż z tej drugiej strony. Może sobie dołożę troszkę coś tam można nabudować. Nie jest to pełne krycie, ale to jest tint, więc tego się nie spodziewamy. Ale coś tam dobudować się da, ale wciąż jest dość lekko. Ściągnę sobie na szyję też, ale mega ładnie to wygląda. Dobra, podoba mi się. Podoba mi się jednak, mi się podoba. Oj Charlotte to jednak umie mnie zadowolić. Dam sobie troszkę tego ciemniejszego teraz tej czwórki na bokach twarzy, tak tylko żeby dodać sobie troszkę jeszcze Ciepła. Nie to, żebym nie był wystarczająco ciepły sam z siebie, jeżeli wiecie o co chodzi. <grym> Ale. Chcę przetestować ten drugi kolor, całkiem ładnie. Myślę, że na upartego mógłbym właściwie nawet z niego korzystać, wiecie, tak po roztarciu, żeby dodać taki sobie bardziej opalony efekt na twarzy. To jest zawsze plus produktów, które mają małe krycie, można bardziej manewrować kolorystyką i mniej celować w swój taki, wiecie, mega naturalny kolor, żeby uzyskać właśnie efekt opalonej skóry. I to przy takich lekko kryjących kosmetykach jeszcze może się sprawdzić, bo jakie jest pełne krycie, to... No już ym, tak średnio bym powiedział, znowu używam tego cytatu, nie wiem czy kojarzycie. No tak średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Czy jak to było? Nieważne, lecimy dalej. No więc podkład jest na twarzy. Przy mojej ładnej skórze, przy mojej dość gładkiej skórze, wygląda to naprawdę bardzo ładnie, nie widzę, żeby to podkreślało jakoś bardzo teksturę w miejscach, gdzie moja skóra jest gładka sama z siebie, no ale tutaj, gdzie mam parę takich porów, no to może troszkę mocniej jest je widać, ale dla fanów glow i dla osób, które właśnie ładne ulcerę mają, szukają kosmetyków o niskim poziomie krycia, myślę, że... Wstępnie możecie być zainteresowani tym kosmetykiem. Zwłaszcza, jeżeli macie suchą cerę, bo to czuć z tego nawilżenie, wiecie, to nie jest takie właśnie tłuste um, i wręcz aż olejowe, jak ta Anastazja, z której też było czuć nawilżenie, ale tam moim zdaniem tego nawilżenia było za dużo. Tutaj czuć to nawilżenie, ale nie, nie siedzi to tak na skórze. Wiecie, nie jest to takie obrzydliwe. Chociaż. Zapudrować będzie trzeba, bo dotknąłem teraz palcami i się na palce trochę poodbijało, ale no nie jest to takie wręcz aż nieprzyjemne tłuste jak Anastazja, tylko jest takie właśnie fajnie nawilżające. Korektor się na tym rozkłada spoko, także też fajnie. Tutaj akurat użyłam korektora z Arborian, bo po prostu go uwielbiam. Charlotte ma spoko korektor, ten z linii Beautiful Skin, ale na chwilę obecną Arborian to jest taki mój faworyt, że niestety... Nawet dla Charlotte nie zrobiłem dzisiaj wyjątku, ale poza pudrem jeszcze pozostałe produkty są e, szarlotowe. Puder też wybrałem nie od Charlotte, bo Charlotte ma mój ulubiony puder prasowany Airbus Flores. To jest moje chyba już piąte opakowanie w życiu, ja dopiero zacząłem tą sztukę. E, ale ten puder jest bardzo delikatny. A no, ja spodziewam się, spodziewam się że dzisiaj będę potrzebować. W ogóle jest bardzo gorąco, bardzo gorąco. Ja się spodziewam, że dzisiaj będę potrzebować mocniejszego utrwalenia, więc użyję sobie albo mojego ostatnio urobionego Eveline, albo mojej chudy, żeby być bardziej bezpiecznym. Ale zróbmy sobie może jeszcze ociupinkę brązera. Jeżeli chodzi o brązer, ja złapię sobie ten z linii Beautiful Skin i też właściwie złapię go pędzelkiem od Charlotki i przeklepię powierzchnią właśnie tego ciemniejszego podkładu. I przez czoło, bo tam przede wszystkim chcę sobie dodać jeszcze troszkę więcej koloru i opalenizny, ale jestem z tym wszystkim w miarę oszczędny, bo dzisiaj idziemy w taki dość naturalny efekt. Dzisiaj w ogóle idę też do kina na um, ten film. W głowie się nie mieści dwa, to jest bajka. Podobno bardzo fajny. Nie oglądałem jedynki, ale Wojtek bardzo chciał zobaczyć, a ja miał wczoraj zły nastrój, więc powiedziałem: Dobra, możemy pójść. Jakby Kupiłem te bilety, żeby mu trochę nastrój poprawić. I mam nadzieję, że się połapie o co tam chodzi, pomimo że nie oglądałem jedynki. Wojtek mi zrobił taki szybki skrót tego i powiedział o co chodziło w jedynce, więc myślę, że powinienem sobie dać radę. Zobaczymy. Jeśli chodzi o róż, użyjemy sobie matowego różu. E, Powibrałem trochę matowych produktów, żeby to glow lekko zabić, bo spodziewałem się, że będzie gorzej. E, em, w każdym razie, matowy róż Matte Beauty Blush Wand w odcieniu Pillow Talk Pink Pop. Ale będę z nim powiedzmy, że w miarę oszczędny. Czy nie będę oszczędny? Nie wiem jeszcze, czy z nim chcę szaleć, czy nie. Bardzo fajne są w ogóle te róże. tam sobie jeszcze trochę. Tutaj, może na nosku? Kurczę, ładnie to wygląda. Boję się o trwałość, bo, ja, bo moim zdaniem Charlotte ma kosmetyki dedykowane bardziej cerom suchym, bo ona bardzo mocno stawia na glow. Um, I takie nawilżenie w swoich kosmetykach, więc jak widzę jej filmiki, gdzie ona pokazuje te make-upy, to one są jeszcze na wiecie, ustawione też na taką mocną lampę, żeby wszystko się świeciło i to wygląda super pięknie, ale zawsze się obawiam o trwałość tego typu rzeczy, bo znam swoją skórę i wiem, że to, na ile to po prostu jest tak mokre wręcz, że to może, może nie przetrwać na mnie niestety, ale pożyjemy, zobaczymy. Dam sobie jeszcze może troszkę rozświetlacza tego kremowego Beauty Light Wand dosłownie właśnie w tych już najbardziej odległych częściach kości policzkowej, tak bardzo na zewnątrz, to już w klepie palcami, on zastyga, więc będzie się ładnie trzymać na pewno. Dam może go jeszcze to co na palcach zostało przez powiekę. Teraz, tak jak powiedziałem, pójdziemy w ten puder od Eveline. On na mnie bardzo ładnie trzyma mat, ale przynajmniej, żeby było bardziej szarlotowo, użyję pędzelka od Charlotte. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale Charlotte wydała też ostatnio nowe pudry, pudry, róże w kremie. Ona kiedyś miała taką linię, to było w linii Pillow Talk i miała taką linię, tam chyba były dwa kolory, takiego balsamu w kremie, który był kolorowym balsamem do ust i kremowym różem w jednym. Ja mam Chyba ten jaśniejszy z tych odcieni, które tam właśnie w tej marce występują, które właśnie w tej linii występują. No i teraz ona przemianowała te różowe balsamy do ust z linii Pilotok na linię Beautiful Skin i dodała parę nowych odcieni, takich bardziej żywych, i jestem tego też bardzo ciekawy. Jak się pojawi w Polskiej Seforze, to może sobie złapię jeden z odcieni. No i widziałem, jak używała tego na modelkach i to właśnie zarówno na ustach to jest jeden z nielicznych produktów, który fajnie się sprawdza i na ustach i na policzkach, bo przeważnie te róże kremowe, które się nadają też na na usta są średnie w malowaniu tych ust, a tutaj to naprawdę u niej fajnie wyglądało, więc to jest też nas oczekam. I teraz sobie dopakuję jeszcze puszkiem taką naprawdę już dużą ilość, bo tak jak mówię dzisiaj jest ultra gorąco, czeka nas długi dzień ze sobą. no i chcę żeby ten make-up Przetrwa na mnie jak najdłużej, ale patrzę na brodę i pomimo takiej dużej ilości, zobaczcie, wciąż lekkie glow przebija, co jest dobrą rzeczą, bo jednak w tym produkcie o glow chodzi, ale też setuje tylko środek twarzy, tamte miejsca, które mają największy problem z trwałością, a wszystko inne zostawiam mokre, bo jednak to wykończenie mi się... Bardzo podoba. Gdybym ufał mojej skórze na tyle, żebym mógł, wiecie, tego nie pudrować, to bym tak zrobił, ale no. Niestety nie ufam. Strzepmy sobie nadmiar, wszystko, żeby było dobrze rozstarte. Na ustach dam sobie Tinted Love. Nie wiem, czy pamiętacie ten produkt. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest jeszcze sprzedawane, ale to jest właśnie Tint do ust i do policzków. Ja go bardzo lubię za ten taki super naturalny kolor, bo on tak podbija mój odcień ust ale nie robi tego w sposób widoczny. To jest taki, powiedziałbym mój, pomimo, że to jest bordowe, to jest dla mnie taki mój nudziak. Odcień to Tripping on Love. Serio, nie mam pojęcia, czy oni to jeszcze sprzedają, ale jeżeli tak, to bardzo lubię ten tint. Wyczeszę sobie teraz brwi żelem do brwi. On się nazywa Brow Fix. Uważam, że żel do brwi akurat tutaj mamy średni. On nie jest super mocny. Ja bym chciał z niego, wiecie, takiego betoniku, żeby mi się brwi po... Nałożeniu w ogóle nie ruszały. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, starałem się, żeby Charlotte dzisiaj było jak najwięcej, żeby było tak tematycznie. Także musiałem wyciągnąć ten żel, pomimo że zazwyczaj po niego nie sięgam. Ale coś, po co sięgam cały czas, to jest Legendary Brows. To jest taki żel koloryzujący z najmniejszą ewę szczoteczką. Tutaj mam odcień dark brown, ale widziałem, że teraz, jako nowość na stronie Sephory w sensie dodali wszystkie odcienie, bo ogólnie ten produkt do nas, do Polski, najpierw przyjechał w dwóch odcieniach, a teraz wprowadzili wszystkie cztery, także są też takie jaśniejsze. Natomiast ja go uwielbiam, jeżeli chodzi o wyłapywanie takich pojedynczych, najmniejszych włosków, ale też dawanie ekstremalnie naturalnego efektu. Ta szczoteczka też jest genialnie mała, więc ani nie brudzicie skóry. Ani nie trzeba się bardzo starać, żeby właśnie te małe włoski wyłapać. I jak ktoś ma dużo własnych włosków, ale są jasne, to w ogóle tym produktem można zrobić całą brew. Bez bawienia się w żadne kredki i tak dalej. No może tutaj na brwią troszkę się pacnąłem, ale łatwo to będzie naprawić. No i dobra, jeżeli chodzi o mój make-up na dzisiaj, to będzie na tyle. O nie, okłamałem Was, jeszcze nie. Jeszcze mgiełka. Stwierdziłem, że wezmę sobie jeszcze mgiełka, bo to jest moja ulubiona mgiełka Ever. Ona przepięknie utrwala make-up. Także na gorące dni, tak jak teraz, myślę, że się przyda. No i dopiero teraz po wyschnięciu będziemy mieć skończony make-up. No, więc skóra prezentuje się tak. Powiem Wam, że podoba mi się bardzo. Spodziewałem się, że będzie źle. E, może być nadal źle. Pod kątem trwałości może być nadal fatalnie za parę godzin, ale o tym się przekonamy dopiero za parę godzin. Ale na chwilę obecną spodziewałem się, że mi się to nie spodoba. Myślałem, że to będzie za bardzo metaliczne, a, ale nie. Razem z wykończonym makijażem, z korektorem, z pudrem wygląda to. Gładko, świetliście, świeżo. Cieszę się, że przetestowałem to tak jak to zostało zaplanowane, bo naprawdę, moja pierwsza, jakby taka tendencja, ochota, czy podejście do tego produktu było takie, że chciałem już Wam powiedzieć, że użyjemy tego tylko na bokach, a na nosie, na, pod oczami, na brodzie, wiecie, w środkowej części twarzy, gdzie się tego obawiałem najbardziej, pójdziemy w korektor i że to będzie dla mnie taki, wiecie, tint boczno-twarzowy do rozświetlania, a środek jednak będzie innymi kosmetykami robiony. Ale. No, korektor nałożyłem tam, gdzie nałożyłbym go zazwyczaj, i puder też nałożyłem tak, jakbym założył, nałożył go zazwyczaj. I to potraktowałem jako taki standardowy podkład. Przemogłem się i nie żałuję. Bardzo mi się podoba. Niech ta trwałość mnie nie rozczaruje, ale nie spodziewam się tutaj cudów, bo naprawdę znam moją skórę, ale jak macie suchą skórę, to. Wiedzcie, że będzie to naprawdę bardzo ładnie wyglądać, a może wtedy nie będzie u Was problemu z trwałością, ale może u mnie też nie będzie. Zobaczmy, zobaczmy, bo dopiero dzień się zaczyna, także Wy widzicie to już za moment. Czy ta twarz wytrzymała? No, czas się przekonać. I kochani, 8 godzin później moja twarz wygląda następująco. Nie jest źle, spodziewałem się, że będzie gorzej. Na razie widzę siebie w takim lusterku trochę dalej. Yy, specjalnie nie oglądałem siebie z bliska, żeby z wami na żywo po raz pierwszy ocenić to, jak moja twarz wygląda, wiecie, w takiej, yy, pod taką dokładniejszą inspekcją, ale zaskakująco dobrze to wygląda. I po 8 godzinach przy takim świetlistym produkcie na start uważam, że jest dobrze. Przynajmniej jak na moją cerę. Widzę, że mam trochę popcornów między zębami. Nie przejmujcie się tym swoją drogą, jeżeli chcecie update na temat filmu. Całkiem przyjemny. W głowie się nie mieści dwa, powiedziałbym, jest takim spokojnym obejrzeniem bez spiny. Nie wiem, czy chyba. Do... No, Może tak powiedzieć. Ach, ale na Waszym miejscu chyba bym, o ile nie macie dzieci, które, które chcecie zabrać na to, do kina, to bym poczekał, aż pojawi się na platformach stream streamingowych i sobie tam zobaczył. A teraz zobaczą się z bliska. No, słuchajcie, nie jest źle. Jedyne co widzę, delikatnie, delikatnie pozbierane jestem tutaj w tej linii, to jest dość częste u mnie, ale nie wyglądam na jakiegoś zważonego w skrzydełkach nosa, co myślałem, że akurat na pewno się wydarzy. No, ten poziom świecenia jest taki powiedziałbym bardzo standardowy w tym miejscu, gdzie się świece najmocniej. Przeważnie, właśnie te skrzydełka nosa i ta okolica, przynosi na policzku, właśnie u mnie wszystkie podkłady zjada, i wszystkie podkłady u mnie. No, mniej więcej tak się siedzą pod koniec dnia, także naprawdę nieźle. Także no, ja Wam powiem, że naprawdę bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Będę tym produktem bawić się dalej. Nie wiem, czy będę się nim bawić w stricte w przyszłości tak jak właśnie dzisiaj. Czy może jednak skupię się bardziej na bokach twarzy. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Natomiast e, na pewno to, co mogę powiedzieć na jego temat, to to, że. Mnie nie rozczarował, nie zrobił mi krzywdy. Wyglądam pod koniec dnia i w trakcie malowania też wyglądałem dobrze. Także powiem Wam, że jest to bardzo, bardzo przyjemna pozycja. Jeżeli coś takiego właśnie mega mocno świetlistego Wam się podoba i nie macie dużo niedoskonałości, forma sztywtu Wam odpowiada. Jeżeli wiecie, jeżeli wszystkie e, Wasze wymagania zostały odhaczone, myślę, że to jest ciekawy produkt, ale już czy się nim zainteresujecie, to wszystko zależy oczywiście od Was, ale tutaj też widzę wiele zastosowań, tak jak przy Hollywood Flawless Filter, bo myślę, że to może być też spokojnie bazą pod jakiś inny podkład lub właśnie jako rozświetlacz na podkład wykończony. Jedyne, czego tutaj chyba nie Zrobimy to, nie zmieszamy go z naszym innym podkładem. Chyba, że możemy go spróbować zmieszać z innym podkładem. Nie wiem, też w sztywce, żeby nakładać wiecie, pasek na pasek. Wiecie o co chodzi? Pasek tego, pasek tego. Chociaż może nie tego koniecznie, tego z Anastazji, bo ten z Anastazji jest obrzydliwy. No ale mniejsza o to, super, jestem zadowolony, będę się tym bawić dalej. No i tyle na dziś. Pa.